10 niezapomnianych meczów piłkarskich. Zaczynamy od polskiego akcentu. Górnik Zabrze AS Roma. Był to właściwie nawet nie dwumecz, ale trójmecz. Wszystko miało miejsce w kwietniu 1970 roku w Pucharze Zdobywców Pucharów. Otóż był to europejski puchar, w którym brali udział przedstawiciele państw, którzy zdobyli puchary w danym kraju. Górnik Zabrze rozpoczął swoją przygodę od Olympiakosu, pokonując ich w 1/16 finału. Następnie Górnik Zabrze wyeliminował szkockich Rangersów, a następnie bułgarski lewski Spartak Sofia, który naprawdę swego czasu uchodził za bardzo mocną drużynę. Najpierw Górnik Zabrze przegrał 3-2, a następnie wygrał 2-1 i już ten mecz uchodzi za niezapomniany i przez wielu uważany jest za taki symbol polskiej piłki nożnej. Jednakże ja tutaj wspomnę o meczu półfinałowym Górnik Zabrze AS Roma. Pierwszy mecz odbył się w Rzymie 1 kwietnia 1970 roku. Mecz zakończył się wynikiem 1-1. Gola dla Polaków zdobył Banaś. Drugi mecz miał miejsce 15 kwietnia 1970 roku w Zabrzu. Ten z kolei zakończył się wynikiem 2-2 i warto wspomnieć, że Polacy, Lubański dokładnie, strzelił gola w 90 minucie. Następnie w dogrywce znowu padło po golu. Wtedy jeszcze nie było karnych, więc rozegrano mecz trzeci na stadionie neutralnym, w tym przypadku w Strasburgu. I ten również zakończył się wynikiem 1-1, czyli remis. Następnie dogrywka i znowu nic. Co w takiej sytuacji? Otóż nie rzuty karne, bo ich wtedy jeszcze nie było. Losowanie monetą. Górnik Zabrze trafił do finału europejskiego pucharu po rzucie monetą. Tam niestety uległ 2-1 Manchesterowi City, jednakże do dziś jest to najlepszy wynik polskiego klubu w europejskich pucharach. Salvador, Honduras w 1969 roku, dokładnie 15 czerwca. Był to mecz eliminacji do Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 1970 roku. Tydzień wcześniej reprezentacje te rozegrały między sobą mecz, w którym to reprezentacja Hondurasu wygrała 1-0. Przed meczem w San Salvadorze piłkarzy przewieziono w wozach pancernych, a wokół boiska znajdowały się kordony żołnierzy z pułku Guardia Nacional. Hotel, w którym znajdowali się piłkarze Hondurasu, został zdemolowany przez kibiców Salwadoru. W czasie odgrywania hymnu Hondurasu stadion wył i gwizdał, a zamiast flagi tego państwa na maszt wciągnięto brudną i podartą ścierkę. W meczu reprezentacja Salwadoru zwyciężyła 3-0. Po meczu wybuchły zamieszki między kibicami reprezentacji Salwadoru i Hondurasu, na skutek których zginęły dwie osoby. Po tych wydarzeniach w Salwadorze miały miejsce masowe demonstracje przeciwko Hondurasowi. Potem Salwador i Honduras zerwały ze sobą stosunki dyplomatyczne kilka godzin później. Granica między nimi została zamknięta, a następnie wybuchła wojna, która dziś od tego meczu znana jest wojną futbolową. Oficjalnie za przyczynę wybuchu wojny futbolowej uznaje się właśnie mecz Salwador-Honduras z 1969 roku oraz wydarzenia, które miały na nim miejsce. W rzeczywistości ogólnie Salwador i Honduras miał bardzo napięte stosunki i w Salwadorze bardzo nie szanowano mniejszości honduraskiej. Z tego względu wojska honduraskie musiały wkroczyć do Salwadoru. Jednakże, no, nie okłamujmy się, mecz Salwador-Honduras był punktem kulminacyjnym. Niedziela cudów, czyli potoczne określenie wydarzeń mających miejsce podczas ostatniej kolejki polskiej najwyższej ligi w sezonie 92-93. Wtedy to była pierwsza liga, aktualnie jest to ekstraklasa. W sezonie 92-93 o Mistrzostwo Kraju walczyła Legia Warszawa, ŁKS Łódź oraz Lech Poznań. Przed ostatnią kolejką w tabeli prowadziła Legia przed ŁKS-em. Mając tyle samo punktów, jednakże bilans bramkowy lepszy o 3 gole dawał mistrzostwo Legii. W ostatniej kolejce ŁKS grał z Olimpią Poznań, a Legia z Wisłą Kraków. Jak wyglądała sytuacja? Legia musiała wygrać, ŁKS musiał wysoko wygrać, a w przypadku ich remisu mistrzem zostawał Lech. Krótko mówiąc, końcówka marzenie. Mecz Legii ŁKS odbywał się w tym samym momencie. Proste. Pierwsza w swoim meczu prowadzenie objęła Legia.
już w 8 minucie. W 21 minucie w meczu w Łodzi objął prowadzenie ŁKS. Za chwilę Legia podwyższyła 2-0, a kilka minut później ŁKS podwyższył. Drużyny strzelały gole tak naprawdę na zmianę. Za każdym razem, jak tylko w Warszawie ogłoszono, że ŁKS zaczął prowadzić, Legia strzelała gola. Kiedy ogłoszono w Łodzi, że Legia strzeliła gola, ŁKS zaczynał prowadzić. Mecze zakończyły się bardzo nietypowymi wynikami. Legia wygrała 6-0, ŁKS Łódź wygrał 7-1. UEFA wyeliminowała obydwa kluby z europejskich pucharów, a PZPN stwierdził, że cała Polska widziała, że mecze te były ustawione. Nie wiem, czy je oglądaliście, polecam, ale naprawdę widać, że mecze te były ustawione i bramki są wręcz żałosne. Finalnie odebrano punkty zdobyte w ostatniej kolejce, zarówno Legii, jak i ŁKS-owi, a mistrzem Polski został Lech Poznań. AC Milan, FC Liverpool, 25 maja 2005 roku, Atatürk Olimpiad Stadium, Turcja. Finał Ligi Mistrzów. Otóż angielski klub FC Liverpool trafił do finału po dość ciężkiej walce, zaś AC Milan to był prawdziwy Dream Team, najlepszy klub w tamtym momencie na świecie. Jako ciekawostkę dodam, że w bramce Liverpoolu stał wtedy Jerzy Dudek. Finał rozpoczął się o godzinie 20:45. Pierwszą bramkę dla Milanu zdobył Maldini już w pierwszej minucie. Następne bramki zdobył Crespo w 39 i 44 minucie. AC Milan wygrywał po pierwszej połowie 3-0. Można powiedzieć, że mecz był przesądzony, jednakże kibice Liverpoolu wcale nie opuszczali stadionu. Już na początku drugiej połowy odśpiewali swój hymn. I tak się stało, że w zaledwie 6 minut, bo od 54 do 60 minuty Liverpool wyrównał na 3-3. Następnie doszło do karnych, w trakcie których Jerzy Dudek zaprezentował swój tak zwany Dudek Dance. I tak się zdarzyło, że Liverpool wygrał 3-2 w karnych i zdobył Mistrzostwo Ligi Mistrzów sezonu 2004-2005. Jest to jeden z najbardziej dramatycznych finałów Ligi Mistrzów w historii. Legia Warszawa, Widzew Łódź, 8 czerwca 1997 roku. Był to najbardziej dramatyczny mecz w historii polskiego futbolu. Mecz owiany legendą wręcz. Jak wyglądała sytuacja? Właściwie w samej końcówce Legia prowadziła 2-0. Dawało to mistrzostwo oczywiście Legii. I tam stała się rzecz dziwna, bo kontuzji doznał sędzia. Wyszli na boisko medycy, jednakże sędzia stwierdził, że dobra, w tym meczu już nic się nie wydarzy, dociągnę te kilka minut do końca. Co się stało? No, piłkarze Legii najwyraźniej już byli pewni zwycięstwa, może tylko stygli, a Widzew miał odrobinę szczęścia. I strzelili w samej końcówce 3 bramki i takim sposobem Widzew zdobył mistrzostwo. Jest to dowód na to, że warto walczyć do końca. Polska, Niemcy. Rok 2016. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 20:47 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mecz oglądało 57 tysięcy widzów. Obie drużyny grały dotychczas 18 razy i 12 razy Niemcy wygrywali, a 6 razy padał remis. Polacy nigdy nie pokonali Niemców. Tym razem skład reprezentacji Niemiec nie był najsilniejszy. Po mundialu w Brazylii z gry w kadrze zrezygnowali m.in. Lam czy Miroslav Klose. W kadrze Adama Nawałki z powodu kontuzji zabrakło Błaszczykowskiego i Benisza. Więc można powiedzieć, że Polacy również nie wystąpili w najsilniejszym składzie. Jak się jednak skończyło? Otóż Polacy wygrali 2-0. Było to pierwsze zwycięstwo reprezentacji Polski nad reprezentacją Niemiec w historii, a przy tym Polacy ukończyli eliminację do Mistrzostw Europy na pierwszym miejscu. Polska-San Marino. Otóż mecz z San Marino miał poprawić notowania polskiej reprezentacji w oczach kibiców, lecz o najwyższym w historii zwycięstwie nikt nie myślał. Przed pierwszym gwizdkiem sympatycy futbolu nie wyrażali pretensji do piłkarzy czy trenera Leo Benhakera za przegraną w złym stylu w Belfaście z Irlandią Północną, a podobnie jak przy każdej okazji obrażali włodarzy PZPN. Jak się skończyło? Polacy zrehabilitowali się za przegraną z Irlandią Północną i w meczu z San Marino zaplikowali rywalom 10 bramek. Aż 4-krotnie na listę strzelców wpisywał się Eusebiusz Smolarek, a było to najwyższe zwycięstwo reprezentacji Polski w historii.
Columbia, USA. Mistrzostwa Świata, rok 1994. Ogólnie te Mistrzostwa Świata uchodzą za jedne z najdziwniejszych. Na przykład podczas Mistrzostw Świata w 1994 roku wręczono aż 230 żółtych kartek, to aż 65 więcej niż podczas poprzednich mistrzostw, zaś argentyński piłkarz Diego Maradona został zdyskwalifikowany za używanie środków dopingujących. Świat jednak skupił się na meczu fazy grupowej Stany Zjednoczone - Kolumbia. Był to 22 czerwca 1994 roku. Otóż w 34 minucie Andres Escobar strzelił gola samobójczego. Po powrocie z mundialu 2 lipca 1994 roku Andres Escobar wybrał się z przyjaciółmi do klubu w kolumbijskim mieście Medellin. Po opuszczeniu lokalu został otoczony przez grupę mężczyzn. Jeden z nich wyjął pistolet i wystrzelił w stronę kolumbijskiego obrońcy 6 kul. Przy każdym strzale krzyczał gol. Ranny Escobar został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. W pogrzebie piłkarza brało udział 100 tysięcy osób. Zabójca Escobara został skazany w 1995 roku na karę 43 lat pozbawienia wolności. Wyszedł po 11 latach za dobre sprawowanie. Mecz na Wembley, czyli Polska-Anglia, 17 października 1973 roku. Reprezentacja Polski, aby zakwalifikować się do turnieju finałowego Mistrzostw Świata, musiała wygrać bądź zremisować. Przed meczem tabela wyglądała bowiem w sposób następujący. Polska miała 4 punkty, Anglia miała 3 punkty. W poprzednim spotkaniu tych drużyn, również rozegranym w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata, reprezentacja Polski wygrała z reprezentacją Anglii na Stadionie Śląskim 2-0. Anglicy byli pewni zwycięstwa i traktowali Polaków jak amatorów. I tak na przykład Jan Tomaszewski został przez Briana Clauga określony klaunem, a przez prasę najgorszym bramkarzem grającym na Wembley. A podczas odgrywania polskiego hymnu kibice angielscy krzyczeli animals, czyli zwierzęta. Otóż w 57 minucie Grzegorz Lato stracił piłkę, ale za chwilę ją odzyskał i podał do Jana Domarskiego, który strzelił gola pod brzuchem angielskiego bramkarza. Bramka ta do dziś uważana jest za najważniejszego gola w historii polskiego futbolu, a prestiżowy dziennik The Times umieścił ją na liście 50 najważniejszych bramek w historii piłki nożnej. Już 6 minut później doszło do rzutu karnego i Anglicy doprowadzili do remisu 1-1. Reprezentacja Anglii miała przygniatającą przewagę, zwłaszcza od momentu, gdy na boisko wszedł Kevin Hector. Jednak żadna drużyna nie potrafiła strzelić gola i mecz zakończył się wynikiem 1-1. Po meczu zwolniono trenera reprezentacji Anglii, a prasa angielska pisała o końcu świata. Polskiej drużynie list gratulacyjny wysłał pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Edward Gierek oraz premier Piotr Jaroszewicz. Remisu gratulował Polakom także Johnny Gales, trener reprezentacji Irlandii, z którą reprezentacja Polski 21 października rozegrała mecz towarzyski w Dublinie. Podczas Mistrzostw Świata w 1974 roku reprezentacja Polski była jedną z największych niespodzianek, a ostatecznie zajęła trzecie miejsce. Liga Mistrzów, sezon 2018-2019. Otóż w fazie pucharowej spotkało się ze sobą FC Liverpool i FC Barcelona. W pierwszym meczu na Camp Nou w Hiszpanii Barcelona wygrała 3-0. Wszyscy myśleli, że pokonanie Barcelony tak wysoko jest właściwie niemożliwe i Liverpool może pożegnać się z Mistrzostwem Europy. Mohamed Salah, piłkarz Liverpoolu, który nie mógł rozegrać meczu rewanżowego, pojawił się na stadionie z czytelnym komunikatem wypisanym na koszulce. Never give up nadrukowano wielkimi białymi literami na czarnym materiale. Kiedy schodząc na przerwę przegrywasz 0-3, nie warto wierzyć w cuda, trzeba wierzyć w siebie. Tak mówił Jerzy Dudek. You'll never walk alone zaśpiewali kibice, prawie zagłuszając hymn Ligi Mistrzów, i z tych wszystkich bodźców, rad, obietnic i próśb skorzystali piłkarze, którzy byli na murawie. Otóż Liverpool wygrał w pięknym stylu 4-0, w tym niejednokrotnie ośmieszając Barcelonę, awansował do finału i zdobył mistrzostwo. Jest to jeden z najbardziej nietypowych i niezapomnianych meczów, które miały miejsce w ostatnich latach.
Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zaglądajcie na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!